A tego pana? A powiesz mi po nazwisku? Szeliga, tak. O. No to. Ja nie. To on u żonę swojego trenera, który jest w śpiączce, nie? W internecie średnio raz w tygodniu wybucha jakaś drama, która emocjonuje i angażuje widzów, niczym premiera Barbie i Oppenheimera w kinach. Czy Polacy śledzą internetowe konflikty? Dzisiaj o to ich zapytamy. Ja jestem Turowski, a to jest Vox Populi. Dobra, to zacznę tak ogólnie. Czy wiecie, czym są dramy? No, kłótnie. No tak, kłótnie takie w internecie. No to przeważnie tak zwane gównoburze jakieś. No tak, tak, tak. Można powiedzieć czymś dramatycznym? Raczej awantura, taka, o której dość głośno odbiło się w internecie ostatnimi czasy. Ja nie wiem. No to ja uważam, że to jest trochę coś takiego, że wiecie, takie szukanie rozgłosu trochę o sobie, nie? Dramy internetowe głównie polegają na potyczkach pomiędzy jedną a drugą osobą i tak naprawdę zależnie jest wszystko od tego, co jest na szali. Dobra, a jakie dramy śledzisz? Dramę Amadeusza z Tańculą, aktualnie rzucanie dowodami. Ja ostatnio jestem bieżąco z dramą z Karasiem i to jest dla mnie taka szokująca drama. Albo z tą, tą pseudogwiazdą, jak ona miała? Hollywoodzką, Janoszek Natalię. Czyli tutaj Stanowski jest oglądany. Tak, tak, no, kanał sportowy. I follow the TikTok ones. In America we call drama like tea, like that's like our slang. Oh, do you guys know about the Kardashians? Yeah. Oh my god, those ones are crazy. No, ogólnie, bo ja kiedyś się trzymałam z Kingdom of the Black, więc cały czas jakby, mimo że nie mamy kontaktu, to tam śledzę, co ona tam robi i czasami mnie to przerasta. A ty coś śledzisz? Nie, ja nawet nie stąd. Z Anglii. Ale z internetu jesteś. A, okej, okay, dobra. Ja z Anglii. To masz inny internet po prostu w Anglii. No. Właśnie, a w Anglii są jakieś dramy na YouTubie? Pewnie są, ale nie oglądam YouTube'a. A co, a coś, TikTok, nie wiem, coś? TikTok bardziej. Kanye? Most Americans, we like his music, but he's crazy. He's insane. Yeah. Bipolar. Yeah, bipolar. He should not be allowed to post on social media, first of all. Second of all, Kim is so hot and she deserves better. A śledzisz jakieś internetowe dramy? Tak, z Nikitą i Magikalem. Mm-hmm. Tak, tutaj to mnie interesuje. To rozumiem, że wiesz, kto to jest. Tak, wiem, to jest z mojego miasta Nikita. Z Torunia. Z czego ona słynie? Z związku z Magikalem. No, biła się. Znaczy, no ja kojarzę, jak uciekła tam od Magicznego, to było dość głośne, ale wydaje mi się, że to w ogóle jest ustawione, bo w ogóle jestem w takiej grupce na fejsie CSA i tam właśnie śledzą różne dramy i tam ludzie pisali, że gdzieś ich widzą, w ogóle widzieli na pick-upie razem, na jakiejś tam stacji, nie? Więc nie wiem. To? Jest to Piotr Szeliga. Tak, dokładnie. No to jest to zawodnik MMA. No ja nie. To on... Żonę swojego trenera, który jest w śpiączce, nie? No, dymanie kobiety własnego trenera trochę słaba sprawa, ale no, ich życie, nie? No widzisz, oni nie widzą w tym problemu. No, oni nie widzą, ja w sumie też nie widzę, bo mówię ich życie, ale po prostu krzywa akcja. Co o niej powiecie? No, zrobiła zasięgi na Magikalu. No, w sensie słabo, że ktoś udostępnił te nagrania, ale moim zdaniem też powinna się z tym liczyć. Nie wiem w ogóle, po co to było nagrywane i wysłane komuś. No, myślę, że to jest właśnie jeden z najbardziej sztucznych twórów, które po prostu wybiły się na popularności kogoś innego, a nie zapracowały na to samo. No jednak te treści, które ona przekazuje w internecie, nie są najlepsze. Ciężko mi to powiedzieć, bo z jednej strony okej, mógł się zakochać, ale oni nawet na tych streamach mówią o tym, że ta żona, ktoś tam napisał, że co z mężem, a ona powiedziała: zapytajcie go, bo nawet on ci do mnie nie odzywa, czy coś takiego. No uważam, że to nie na miejscu. No nie na miejscu ze względu na to, że to była jego żona. Dobra akcja? Krzywa akcja? No krzywa, no kurwa. Błagam was. Też ze strony żony tego jego trenera, że poszła do niego zamiast walczyć razem z nim, w sensie z tym trenerem, żeby do zdrowia wrócił. No to słabe zachowanie. Jeszcze dupał w nosie, no nie? I miał... afera kozia, tak zwana. A co sądzisz o dramach ogólnie? One są spoko, niespoko? To jest coś dobrego? W dobrą stronę internet zmierza? No to nie jest nic dobrego, jakby, no wiadomo, ale no jednak chce się to oglądać tak naprawdę. Dużo rzeczy jest normalizowanych, przez to młodsi ludzie, tam nie wiem, po 12 lat, jak oglądają 14, biorą takie rzeczy za rzeczy, które są po prostu spoko. Jest coś na zasadzie, okej, okay, oni to robią, są naszymi idealami, czemu my mamy tego nie robić? No
No i tyle, no wciąga to, no na przykład, nie wiem, jak mamy jakieś konferencje czy coś, no to ludzie lubią oglądać patologię, bo po prostu się coś dzieje. Ale jednak na pewno dla dzieci i dla młodszych odbiorców nie jest to za dobre, żeby słuchać o tych wszystkich rzeczach, które się odbywają na przykład na konferencjach. Ale sama lubię to oglądać. Taki guilty pleasure. No, no coś, tak. Co śledzisz, ale wstyd się przyznać? Troszkę tak. Okay. To na przykład według mnie dramy są ciekawe pod względem takie, że na przykład do obejrzenia na YouTube, jak ktoś tłumaczy, tak? Ale na przykład znaleźć się w dramie to nie jest najciekawszy jakby moment w życiu, tak? Dobra, a co sądzicie ogólnie o dramach? Bardzo lubimy. Bardzo lubimy i często robimy. Ona robi. Ostre, jakby to powiedzieć, drama, to większa oglądalność, więcej pieniędzy mają, no ale czy to jest dobre, to zależy od dramy trochę. No uważam, że spoko. Przynajmniej coś się dzieje i jest na czym oko zawiesić. Czyli potrzeba atencji takiej, tak. Wiesz, bodźcowanie. Przynajmniej coś się dzieje, tak. Dobra. I think that people like drama because it's something else to care about instead of something that's going on in your own life. So it's like you have something else to be like, oh my god, that happened, but it doesn't affect you, so you don't have to be upset about it. You just like are like, that's fucking crazy. No niektóre są podkoloryzowane i po prostu chcą robić wokół siebie szum, ale fajnie pooglądać, posłuchać i tak dalej. Dobra, no a zgodzisz się właśnie ze stwierdzeniem, że dzisiejsze dramy w dużej mierze są sztucznie kreowane i reżyserowane? Tak. Uważam, że są takie, co wychodzą z przypadku i to widać, kiedy to jest w przypadku, a kiedy to jest takie wyreżyserowane, ustawione i każdy, tak jakby, centymetr tej dramy już jest ustalony, to widać, widać. Jak najbardziej. 100% tak. Tak, pewnie tak, bo oni mają z tego pieniądze, nie? Pewnie. A jak myślisz na przykład na przykładzie tej Nikity? Wydaje mi się, że nie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Najbardziej Magikali mi się wydaje. Znaczy oni tam jakieś mają sprzeczki, ale myślę, że najbardziej to jest takie wykrywane pod wyświetlenia właśnie. Myślę, na pewno część tak, ale nie jestem pewna co do tego początku, co było z Magikalem, z Magicznym, czy to było reżyserowane, czy nie. Wydaje mi się, że oni naprawdę byli w związku. Tak, no jest to rozgłos dodatkowy, nie? Reklama. Tak mi się wydaje, że tak, nie? No tak, tak, tak. No tak, tak, tak. Not scripted, but I think exaggerated. So like, something little will happen and they're like, oh, it was a big deal, but it wasn't actually a big deal. It's just fun for the media. Dobra, w Anglii jest podobnie? No, to tak. Siedzi to tak samo, wiesz jak to jest. Od momentu jak powstał Fame, High League i tak dalej, jest to gdzieś to tak napędzane, bo jest to wyciągane na światło dzienne, na konferencjach, na jakichś face-to-face'ach. No, na przykład taka drama to jest zaraz jest jedna drama, za tydzień jest kolejna, o poprzedniej się nie pamięta. Wcześniej było gdzieś tak, okay, jakaś tam dramka mniejsza, typu stara drama i samo FUBU, jak już jesteśmy w Poznaniu. UBU-DUBU. Dokładnie, FUBU. Było to o tym spoko, PGA, ludzie krzyczeli i tak dalej, ale gdzieś czy się już o tym tak mówi, no nie, ci starsi tacy fani YouTube'a to wiedzą, że było coś takiego, młodsi niekoniecznie. No dobra, a czy dzisiaj jak influencer chce szybko zbudować zasięgi, to no to bez dramy nie da rady? Ciężko bez dramy. Można bez. Myślę, że da się bez, ale... Długo to trwa. Długo to trwa, dokładnie. Okay. Teraz nie. Zrobią. Jak nie. Ktoś ma dobry content i wie, jak to ogarnąć i wie, o czym mówi, to zrobi. Szczerze, to lepiej się wybić na czymś mądrym, na jakiejś wiedzy, niż na jakichś głupotach, nie? Na przykład, no fajnie się wybić na śpiewaniu, ktoś ładnie śpiewa i ma talent, to wtedy ludzie taką osobę doceniają, nie? No a jakiś przykład osoby, która ostatnio wybiła się w necie na śpiewaniu? Bo to chyba już nie te czasy, co? Można bez, ale trzeba robić ciekawy content. Jeżeli ktoś robi content albo nawet robi ciekawy, ale nie umie tego dobrze przekazać, no to taka drama daje mu wybicie jednak, że mówi się o nim. No to jednak czasami to potrzeba, ale czy to jest dobre? No nie sądzę. Zazwyczaj jeżeli tworzą dramę, to po prostu szukają zasięgów poprzez to. No i niekoniecznie im to czasem na dobre wychodzi. Jakby to jest taki trochę biznes niebezpieczny, bo mogą cię zrzucić na samo dno albo właśnie wybić. No dobra, no ale to jakby drama boostuje szybko, nie? No tak, wiadomo, no ale jeżeli chcesz być znany tylko z dramy, no to okej. Okay. Chcesz być ogólnie znany, no to z czymś trzeba się wyróżniać. Właśnie jest przykład tej Nikity, która przez tą dramę nagle dostała walkę w Cloud MMA. Teraz jak wyciekły te filmiki, była też jej koleżanka, też nagle dostaje wywiad. Bez dramy ciężko jest się wybić na internecie aktualnie. A to nie jest tak, że jest drama, ludzie szybko zapamiętają, a zasięgi zostają?
nie wiem, bo też ludzie odchodzą, jak nie ma dramy, nie? Nic się nie dzieje, no to w sumie jest taka rutyna, nuda, to ludzie też odchodzą, szukają następnej dramy. No może, na pewno może bez afer, tylko to zajmie o wiele więcej czasu, o wiele szybciej taką dramą jakby wybić się, wiadomo, nie? No bo to jest tak naprawdę chwila i jesteś od razu wszędzie, nie? A jednak jeśli chcesz zrobić coś od podstaw, od zera, żeby szanowali cię za coś takiego, powiedzmy, konkretnego, nie? No to potrwa to czasem nawet kilka lat, nie? Jest na przykład Buddy, który dram nie ma, robi wiele dobrego dla ludzi wkoło, czy to pomógł bezdomnemu, czy rozda, nie wiem, auto, nie musiałby tego robić. No, akcja ze skrzynią ostatnio, nie? Pomaga dzieciakom, sam miał przerąbane w momencie, w którym skończył 18 lat, sam powiedział, że został wyrzucony z domu, no i teraz co, teraz pomaga wszystkim, jak tego się da. Dobra, a kanały, komentary, czy jakby obnażają dramy, czy może na nich żerują i liczą na zasięgi dzięki temu? Zależy. Niektóre rozjaśniają dużo, bo fajnie, dobrze, że taka osoba, która gdzieś tam taką dramę ma, może przyjść i powiedzieć coś od siebie, bo czasem to ich ratuje gdzieś tam w opinii publicznej. Chodzę do pracy, po pracy, ok, usiądę sobie, obejrzę 40 minut, nie będę scrollował 15 rzeczy, żeby sprawdzić, co się działo w internecie. Obejrzę sobie filmik, który trwa tam, nie wiem, 20-40 minut, leci sobie gdzieś tam w tle, spoko, wiem, co się wydarzyło, tak? No na pewno ktoś to robi pod wyświetlenie, ale jeżeli jest to dobrze zrobione i dobry research, no to jest to okej. Okay. Niektóre komentarze przedstawiają fakty, a niektórzy kłamią. Niektóre są takie fakty, że niby są fakty, ale no naciągane, że nie słyszałam o nich wcześniej. Również oglądam i myślę, że robią dobrą robotę, aczkolwiek czasami wiadomo, że niektóre ich opinie są dosyć subiektywne i nie powinniśmy ich brać do siebie, tylko sami przeanalizować, czy mają rację, czy nie mają rację. Są na pewno niektóre po prostu, które przesadzają, wiadomo, jest to jednak sensacja i tak jak mówię, no tak jak robią te media, po prostu telewizja. Nie, no bo trzeba znaleźć, jakby robić research, żeby, więc tak nie wiem. Ja mam takie samo zdanie, tak szczerze. Okej. Okay. Oglądasz jakieś kanały, komentarze? Coś tam czasami się wyświetli na głównej, to oglądam. Na przykład? Taki nie wiem, jak to Rewo. Nazywa, może? Tak, ale jest też Konopski. Konopski, okej. Okay. Tak. Ale na przykład Konopski albo Gimple, to ufam. Tam ufam i jak oglądam, to jestem przekonana, że faktycznie mówią prawdę. Rewo? Lewo nie oglądam. Nie mam zdania. Jakby ja nie oglądam w ogóle, ale przy makijażu lubię sobie coś tam odpalić i ostatnio mi po prostu wszedł jakiś filmik Konopskiego. Miał parę podkięć, ale potrafi nagrać naprawdę wartościowy materiał. A ta jego drama z Leksiem, że go tam oskarżył, a jednak się okazało, że bezpodstawnie? No właśnie, to jest te podkięcie, uważam, to było bardzo słabe, ale co z tego co pamiętam, to przeprosił, więc myślę, że da się to wybaczyć, ale chociaż ciężko chłopaka nie ma w necie przez to, nie? Chłopaka nie ma w necie przez to, więc nie za bardzo, może źle to powiedziałem, więc uważam po prostu, że to jest słabe. Nie wiem, według mnie on jeszcze musi się tego nauczyć, nie? Ale na przykład Wardęga według mnie jest zajebisty. A on już z rok nic nie wrzucał. No tak, ale i tak tam na konferencjach czy coś to się udziela, więc moim zdaniem, jeżeli nawet teraz nie robi, ale jak robił, no to on robił najlepszą robotę. Bo, no nie wiem, on według mnie on jest tak mądry, że jakby to, co on mówi, ja po prostu też tak uważam. Wardęga? Do niedawna, bo już nie nagrywa? Do niedawna tak, to też ufałam, chociaż na Wesow uważałam, że zbytną taką nagonkę robił. Laska no zrobiła jak zrobiła, przyznała się zresztą do tego, przeprosiła i tyle, a on drążył, póki ostatniego soku z niej nie wycisnął gdzieś tam, nie? No wiadomo, że z Wesow była za duża fiksacja, ale no chyba trochę się ogarnął, no teraz jakby ta Wesow, no to tak wiesz, bardziej żart jest obrócone. Już teraz jak, nie wiem, wspominają coś na przykład na gocach o tym, ale według mnie jakby on jest mega mądry i po prostu jest takim, wiesz, detektywem. No i na koniec powiedz mi, dlaczego tak jest twoim zdaniem, że drama ma taki krótki okres przydatności do spożycia, że wiesz, maksymalnie tydzień, góra dwa i już jest cicho? Bo jest tego po prostu za dużo, moim zdaniem. No bo ludzie o tym zapominają, nudzą się, jakby jak jest za dużo, no to wiadomo, że się nudzą. Takie właśnie na TikToku są jakieś detektywi z TikToka. No właśnie. I sobie robią jeden filmik i omawiają całą dramę, no i co to dużo więcej trzeba, nie? Nie ma nic nowego, nikt nic nie dorzuca, no i ludzie się tym nudzą. No zaraz jest następna, więc nie ma co drążyć, nie? There's so many different people in the world for people to like talk about. So it's like you talk about one thing and then it doesn't matter the next week because somebody else did something bad too. Myślę, że ludzie po chwili zapominają, w sensie wiadomo, takie grubsze afery, no to do końca życia niektórzy będą mieć wypominane, ale jeśli się pokłóciłeś, tak po prostu nagrałeś dwie... Jezu, ale co ty chcesz od fagaty, no? No bo dużo rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, jest po prostu normalizowanych i mówią tak, stało się, dobra, i nie ma z tego wyciąganych konsekwencji. Myślę, że to dlatego, nie?
Jak widać, Polacy śledzą internetowe konflikty z dosyć dużą dozą ciekawości. A wy? Co o tym sądzicie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach, zostawcie zasięgową łapkę w górę oraz subskrypcję, żebyśmy nie musieli robić dram. Do zobaczenia.